Wakacje kredytowe i Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to tematy poruszone podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez senatora Krzysztofa Mroza. Ktoś skorzysta z Funduszu Wsparcia Kredytowego, ktoś może skorzystać z wakacji kredytowych. Zresztą jedno nie wyklucza drugiego. Wakacje kredytowe dedykowane są dla osób spłacających kredyt hipoteczny zaciągnięty w polskiej walucie na własne potrzeby mieszkaniowe. Trzeba taki wniosek do banku złożyć. A biorąc pod uwagę, że ustawa weszła 29 lipca, kwartał kończy się we wrześniu, więc żeby wykorzystać w pełni tą przysługujące wakacje kredytowe w tym kwartale, to trzeba te wnioski złożyć praktycznie błyskawicznie. Wraz z momentem, kiedy wniosek do nas dotrze, zostaje zawieszona spłata kredytów w tych konkretnych miesiącach, które też są wymienione w ustawie na tę chwilę. To właściwie te dwa pierwsze miesiące, na które można zawieszać już od piątku spłatę raty, a więc zarówno sierpień, jak i wrzesień. No generalnie jeśli chodzi o składanie wniosku, to można to uczynić zarówno w formie takiej właśnie tradycyjnej, udając się do oddziału banku, ale też za pośrednictwem systemów informatycznych, też za pośrednictwem aplikacji mobilnej, więc de facto można to też zrobić z poziomu telefonu komórkowego. Zawieszając spłatę kredytu maksymalnie możemy zrobić to na 8 miesięcy, też w sposób automatyczny wydłużamy de facto nasz kredyt właśnie o to 8 miesięcy. Wakacje kredytowe to nie jedyne rozwiązanie dla kredytobiorców. Inną formą ma być Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Osoby, które mają kredyty hipoteczne, po spełnieniu jednego z trzech warunków, jednym z tych trzech warunków to jest albo, żeby jedna osoba w gospodarstwie domowym była bezrobotna, albo żeby kredyt hipoteczny przekraczał 50% dochodów, albo tam takie minimalne progi dochodowe, które zostaną po spłacie kredytów. Jeżeli się spełni jeden z tych trzech warunków, można ubiegać się o 2000 zł takiej dotacji do spłaty kredytu hipotecznego maksymalnie przez 3 lata, czyli można 36 miesięcy. Państwo pomoże spłacić kredyt hipoteczny. Pomoc ta jest zwrotna. Szczegółowe informacje na temat wsparcia dla kredytobiorców znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.